Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo obecni, moi współpracownicy i wszyscy Państwo, którzy też oglądacie naszą transmisję sesji Rady Miejskiej w Brusach. Nasi mieszkańcy, to ostatnia sesja tej kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję też za przedstawienie tych sprawozdań panu przewodniczącemu i poszczególnym przewodniczącym komisji. Pan przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Łącki wywołał też niektóre tematy, które miałbym przedstawić, bo proszę Państwa, ta kadencja rzeczywiście była bardzo długa. To jedyna taka kadencja, miała być 5-letnia, ale została wydłużona i trwająca 5,5 roku. To bardzo długi okres czasu. W takim sprawozdaniu tak długiej kadencji, co można przedstawić, co można powiedzieć? Myślę, że nieraz jesteśmy nawet znużeni już tymi wszystkimi sprawozdaniami, nieraz informacjami i międzysesyjnymi. Tego wszystkiego jest dużo, ale w sytuacji, kiedy nieraz słyszymy dużo różnych uwag, dużo różnych oczekiwań jest, to też nieraz warto podkreślić i powtórzyć to, co zostało zrealizowane, to, co się osiągnęło, bo tego naprawdę było bardzo dużo. Zawsze pojawiają się też pewne trudności, problemy i rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący zauważył, podkreślił, z jednej strony długa kadencja, ale trudna, bardzo trudna i bardzo pracowita kadencja. Pewnie każda, jeżeli ktoś chce pracować i się angażować, taka jest. I każda ma swoją specyfikę. Ta też miała taką. Tak, była długa, ale rzeczywiście były jeszcze odczuwalne konsekwencje nawałnicy z 2017 roku. Odbudowa naszego regionu, naszej gminy, tak, tej bardzo dotkniętej gminy. To dotyczyło naszej infrastruktury, ale bezpośrednio mieszkańców, naszych, osoby fizyczne, rolników, przedsiębiorców. Bardzo duże straty w budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych, straty w lasach państwowych, lasach prywatnych, bo takich też sporo posiadamy na naszym terenie. Infrastruktura przede wszystkim ta drogowa. I to był taki czas na usuwanie jeszcze tych wszystkich strat, które powstały, odbudowa tego naszego terytorium. To było jedno, bo kadencja od roku końcówki 2018, a więc no rok po nawałnicy. Ale później była pandemia, która była też takim okresem trudnym w funkcjonowaniu wszystkich grup społecznych. Przede wszystkim to, co było najtrudniejsze, to funkcjonowanie dla dzieci i młodzieży i naszych szkół, bo dorośli musieli sobie z tym poradzić, rozumieli to, lepiej lub gorzej sobie radzili, ale dla dzieci i młodzieży to takie odcięcie od normalnego kontaktu, normalnej edukacji, to było bardzo trudne i te skutki takiego no, nienormalnego funkcjonowania były długo odczuwalne. Ale też to były problemy gospodarcze, które miały wpływ na całą gospodarkę czy świata, Europy, naszego kraju, ale skupiamy się na gminie. To też były poważne konsekwencje dla naszej gminy. Po pierwsze, to był problem, bo wszyscy nie wiedzieli, z czym my walczymy. Czy to rzeczywiście jest zagrożenie, czy go nie ma.
czy powinniśmy przyjmować szczepionki, czy nie. Dużo niewiadomych, czas bardzo trudny, nie wiadomo jak to potraktować, ale to wszystko też miało konsekwencje różne gospodarcze, my to też odczuwaliśmy, brak pewnego normalnego funkcjonowania, kiedy realizowaliśmy inwestycje, brak materiałów, wzrost różnych środków, materiałów do produkcji, problemy ze zbytem dla różnych działalności, ale też zatrzymanie niektórych działalności, to odczuwaliśmy przy realizacji naszych inwestycji, kiedy drożały materiały, kiedy ich brakowało, to byliśmy chociażby na etapie przebudowy naszego Centrum Kultury. Ta sytuacja była kryzysowa i ona miała rzeczywiście taki wpływ, konsekwencje finansowe były poważne i długo to trwało, zanim się ustabilizowało. I po tym wszystkim jeszcze wojna w Ukrainie, której skutki odczuwaliśmy i odczuwamy przez cały czas, tak, bo chociażby dzisiaj, w tym momencie, kiedy trwają protesty rolników, tak, z jednej strony chodzi o ten Europejski Zielony Ład, to jest jedno, ale też ten napływ produktów, towarów z Ukrainy. To są cały czas konsekwencje, które trwają wybuchu wojny, a więc tych problemów też było bardzo dużo. Nie funkcjonujemy w takim świecie stabilnym i pewnie tak już będzie, bo kiedy mówimy, proszę Państwa, z jednej strony o gospodarce, możemy też powiedzieć o tych wszystkich kwestiach energetycznych, bo przed takim problemem też stoimy. Tutaj też w jednym ze sprawozdań usłyszałem temat dotyczący gazu, gazyfikacji naszej gminy, że o to zabiegaliśmy tak od wielu, wielu lat. I zapadły decyzje o tym, że gazyfikacja miasta i gminy musi nastąpić. Takie rzeczywiście decyzje zapadły, no, na szczeblu rządowym. Została opracowana dokumentacja odpowiednia na budowę kolektora wysokiego ciśnienia od strony Bytowa przez Brusy w kierunku Chojnic, czy też projekt sieci dystrybucyjnej w mieście Brusy. I to jest, ale na razie jest też tak, że ta inwestycja, no, się odsuwa. Trudno tutaj odpowiedzieć, jakie ostateczne decyzje będą. Wcześniej decyzje były takie, że tak, a dzisiaj czekamy też na te ostateczne decyzje, jak tutaj w tych kwestiach energetycznych, jakie też podejście będzie rządu. Na pewno jest sytuacja taka, że dla nas, dla naszego rozwoju, to jest sprawa bardzo ważna i nie będę mówił na tą chwilę o tym też szczegółowo, ale to też jest jeden z ważnych naszych priorytetów. I proszę Państwa, te sprawy z tą całą gospodarką energetyczną, to są konsekwencje odczuwalne dla wszystkich. Wysokie koszty energii, można by powiedzieć, które wzrastały, ale też dzisiaj tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, jak mają być zasilane w energię nasze budynki, jak, czym mają być ogrzewane, to ciągle też są trudne decyzje, na co tutaj się nastawić, na co się przestawić, a więc to jest ileś takich, proszę Państwa, tylko wątków. Chciałbym krótko przedstawić pewną taką prezentację, którą zamieścimy na naszej stronie, żeby długo nie mówić, nasi mieszkańcy będą mogli też sobie to przejrzeć, ale proszę Państwa, nasz budżet wzrastał przez cały czas. Chcę powiedzieć, że w okresie od roku 2019 do końca roku 2023
to wydatkowaliśmy prawie 100 milionów złotych na realizację inwestycji. To są wydatki majątkowe. To jest około 97 milionów złotych. To jest wprost, co jest zapisywane w budżecie jako wydatki majątkowe. To jest naprawdę spora kwota, nie licząc tutaj tych wszystkich bieżących działalności, ale to, co powstawało, to, co powoduje rozwój gminy. I proszę Państwa, na różne przedsięwzięcia i te inwestycyjne, ale na różne programy, tak zwane różne projekty miękkie, to w latach 2019-2023 pozyskaliśmy około 98 milionów złotych środków zewnętrznych, 98 milionów złotych. To jest bardzo duża, pokaźna kwota i na pewno wyróżniamy się jako gmina na tle naszego regionu czy nawet kraju. To jest to, z czego możemy być dumni. Ale proszę Państwa, też mamy już środki finansowe pozyskane na kolejne projekty, które będą realizowane też w kolejnych latach i to też jest kwota około 25 milionów złotych. To już są promesy, decyzje o przyznaniu środków finansowych dla naszej gminy. Wymieniając to 98 milionów złotych, to mówię o zadaniach zrealizowanych w tej kadencji i które trwają teraz, czyli ich realizacja się rozpoczęła. Proszę Państwa, w zakresie infrastruktury drogowej to w tych latach 2019-2023 przeznaczyliśmy ponad 58 milionów złotych. Około 30 milionów złotych to fundusze zewnętrzne na drogi, na same inwestycje drogowe przeznaczyliśmy ponad 41 milionów złotych. Tutaj widać takie zestawienie w poszczególnych latach, ile inwestycje, ile wydatki ogółem. W tych wydatkach ogółem to są te wszystkie też bieżące sprawy związane z utrzymaniem dróg, tak, i materiał drogowy, i remonty, przepusty, tak, oznakowanie dróg. Także ta kwota jest całkiem pokaźna. Proszę Państwa, wybudowaliśmy ponad 16 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej z kostki betonowej. Modernizacja dróg 53 km dróg gruntowych. To w tym okresie, ale kiedy Pan Przewodniczący też mówił o tym, co było po nawałnicy, to już co rozpoczęło się jeszcze przed tą kadencją, łącznie naprawiliśmy w tym okresie od 2018 do 2020 około 116 km dróg. Tyle zmodernizowaliśmy, a więc to był naprawdę spory zakres i na ten cel środki finansowe, które były pozyskane, to około 18,5 miliona złotych. To jest 10,5 miliona złotych około budżet państwa i około 8 milionów złotych to są środki z funduszy europejskich właśnie na usuwanie tych skutków nawałnicy. Tak, i taka jest też prawda, że trzeba było się do tego dobrze przygotować, bo to nie jest tak, że ktoś nam te pieniądze dał, bo mieliśmy stratę. O te pieniądze trzeba było walczyć, trzeba było to udowodnić, udokumentować. Wnioski były składane, nieraz odrzucane, ponawiane i tutaj dziękuję moim współpracownikom, którzy przy tym też pracowali i niektórzy na to
spoglądali, że gmina Brusy tyle pozyskała. Dlatego, że byliśmy po prostu w tym dobrzy, skuteczni i mieliśmy też odpowiednio od samego początku wszystko udokumentowane. I też wracając do nawałnicy, to dziękuję wszystkim, którzy się angażowali. I można powiedzieć, że to też była taka współpraca od samego dołu, od mieszkańców poprzez sołtysów, którzy też zbierali różne dane, informacje, można powiedzieć, od pierwszego dnia po nawałnicy. My musieliśmy w pewnych sprawach też szybko działać i być skutecznymi. Także to jest jedno. Proszę Państwa, też są drogi powiatowe. Udzieliliśmy pomocy dla powiatów w kwocie ponad 720 tysięcy złotych do tych inwestycji powiatowych. Żeby nie było tak monotonnie, to też kilka zdjęć. Tutaj widzimy z tego okresu też ulicę, chociażby w mieście Brusy, wakacjowa z łącznikiem i ulicą Słoneczną, ulica Różana, Kwiatowa, ulica Polna, która też była bardzo długo oczekiwana, ulica Kalwaryjna, tak? Ulica, która została też przejęta od powiatu, ulica Stokrotki, Jaślinowa, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa, Rejmonta. Tutaj widzimy te ulice, gdzie były budowane kolektory deszczowe. W obrębie osiedla Słowackiego wybudowaliśmy zbiornik na wody opadowe, zbiornik retencyjny, czyli ta budowa tego systemu kanalizacji deszczowej, co jest niezbędne dla dalszej rozbudowy dróg w mieście Brusy. I to podkreślam, powtarzam, bo musimy sumować nieraz te wydatki w drogach. To ten duży projekt realizowany odwodnienia miasta Brusy to właśnie przygotowanie pod budowę ulic, a więc zrobienie zbiorników retencyjnych. I tak, proszę Państwa, to co jest zbiornik na osiedlu Słowackiego, to już są kolektory przygotowane, aby wpiąć do tego systemu ulice, które w mieście planujemy projektować, ten cały zakres osiedla Kościuszki, tak, bo ten cały kompleks został nam do zaprojektowania i to jest to, co pilnie powinno się rozpoczynać, jeżeli chodzi o projektowanie i koncepcyjnie do tego jesteśmy już też przygotowani i to będzie kolejny projekt, który będzie powstawał. I przy okazji była nawierzchnia ulic na tym osiedlu. Tutaj ulicy Zielona, tak, Romanowa, Podrakowa, projekt, który był na osiedlu Słonecznym, też realizowany. Dalej mamy, jest też w miejscowościach, ulica Słoneczna w Zaleśniu, w Lubni, ulica Spółdzielcza, tak, wylot w kierunku miejscowości Zalesie, Czyczkowy, Czerwnicka, Męcika, ulica Długa, droga Żabu do Brusy, wybudowanie, droga Wielkie Chełmy, Krównia, taki odcinek też realizowany, droga Zalesie, Lubnia ze ścieżką rowerową, droga Brusy, Jaglie, Żabno, takie połączenie. Tutaj też inne drogi realizowane w etapach. Droga w Wolniku, tak, jeszcze jeden etap nam pozostał i tutaj też mieliśmy taką pozycję związaną z dokumentacją w budżecie, bo ubiegamy się o dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych też na kolejny odcinek właśnie w Wolniku, ale widzimy też Czapiewice wybudowanie, Czarnowo, Czyczkowe. To też drogi realizowane przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czy też wsparciu Nadleśnictwa Przymuszewo. Tutaj mamy drogi powiatowe od Lubnia, Wiele, pamiętamy też ulica Wielecka w Lubni. To był duży projekt współrealizowany z powiatem chojnickim, realizowany przez powiat. Myśmy to też tutaj w tym partycypowali. Ale tutaj widzimy też drogę powiatową, Kinice, Kosobudy, w Kosobudach skrzyżowanie, tam też jeszcze niewidoczne, ale też była ulica Kościelna, również w Kosobudach.
Mówiłem o drogach uszkodzonych na rolnicy. Tutaj przykładowe zdjęcia. Małe hełmy, bakszyn, tak, kurczewice. Nike, orlik, brusy, wybudowanie, piekiełko. Tych zdjęć można by przedstawiać dużo. Proszę Państwa, budowa też przejść dla pieszych. To jest takie też bardzo istotne, poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach. I od roku 2020 też budowaliśmy te przejścia, chociażby na ulicy Wojska Polskiego powstały 3 przejścia dla pieszych, 5 przejść dla pieszych na ulicy Ogrodowej, 3 przejścia dla pieszych na ulicy Armii Krajowej. W tej chwili to jest droga powiatowa, ale myśmy te przejścia finansowali całkowicie. Też na ulicy Gdańskiej powstało przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej, ale myśmy to też współfinansowali, chociażby w zakresie oświetlenia. Powstało też przejście dla pieszych na drodze powiatowej ulicy Dworcowej. Proszę Państwa, to też trzeba kontynuować w tych niebezpiecznych miejscach, aby poprawić widoczność w nocy, zwłaszcza kiedy jest taka słabsza widoczność na naszych drogach. Te przejścia, jak są doświetlone, to na pewno jest dużo bezpieczniej. Ale też trzeba na to zwracać uwagę przy budowaniu, projektowaniu nowych dróg. Tutaj chociażby wspomniana przebudowa miasta, tak, żeby na to zwrócić uwagę, że te przejścia po prostu już też będą i w bezpiecznych miejscach, i w ogóle będą bezpieczne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kulturę, sport, turystykę, też wydatkowaliśmy około 40 milionów złotych. 17 milionów złotych to fundusze zewnętrzne. Mamy podzielone tutaj wydatki ogółem, 39 inwestycje, ponad 28 milionów w tych działach kultury, sportu, turystyki. Tutaj widzimy przykładowe zdjęcia, bo wcześniej budowaliśmy świetlice na przykład, czy chociażby w Lubni, Czapiewicach, tak, ale tutaj też w tej kadencji było takie uzupełnienie, modernizacja i w Hucie, Kinicach. Ta nasza największa inwestycja o wartości około ponad 12 milionów złotych, Centrum Kultury. W środku powstało również kino. Widzimy tutaj otwarte strefy aktywności. To, co też zrobiło się takie modne, oczekiwane przez mieszkańców i młodzież, dzieci, ale osoby dorosłe. Tutaj przykładowe zdjęcia: Leśno, Męcikał, Czyczkowy, Kosobudy. Przy tym całym kompleksie i boisko treningowe w Brusach, to przebudowany praktycznie, zmodernizowany tak dogłębnie boisko Orlik. To są też spore inwestycje, a jeszcze oczekiwania są przez cały czas w zakresie takim, żeby jeszcze jakieś boisko pomocnicze było przy tym kompleksie, bo jest duże obłożenie, duże obciążenie i przez szkoły, i przez kluby sportowe, że nieraz problem jest ustalić ten harmonogram i żeby wszyscy się pomieścili. Trwa budowa hali widowiskowo-sportowej, pierwszy etap, ale w tym roku ją dokończymy. Turystyka, tutaj widzimy różne budynki rekreacyjne, Męcikał i Skoszewo. To było realizowane w ramach tego projektu dużego kajakiem przez Pomorze, nazywany, czy pomorskie szlaki kajakowe. Nazwaliśmy go szlakiem Zbrzycy i Brdy, a więc tych naszych najważniejszych rzek głównych, którymi spływają turyści, mieszkańcy, ale to dotyczyło też zagospodarowania terenów nie tylko w Skoszewie, Męcikale, bo tam powstały obiekty, ale w Parzynie, Młynie, Leśnie, Kaszubie, Rolbiku, Młynie, Rolbiku, Czernicy powstała też mała architektura związana z kajakarstwem, czy też takim odpoczynkiem. Ale mamy ścieżki rowerowe, też powstała ścieżka rowerowa z Brus do Zalesia. To też prawie 3 kilometry w
Wcześniej widzieliśmy zrewitalizowany park jeszcze w Wielkich Chełmach. To też poważna inwestycja, która zawsze była oczekiwana w Chełmach, żeby coś z tym zrobić, uporządkować. Nawałnica zrobiła tam sporo strat, ale też udało się to wszystko ładnie uporządkować. Modernizacja takiej infrastruktury turystyczne, jeszcze chociażby o odnowienie Wiaty w Widnie, to w ramach projektu Aktywne Pomorskie, tak, to otrzymaliśmy od samorządu województwa, od pana marszałka też dofinansowanie. Projekt, jeszcze jak mówiłem o tych Wielkich Chełmach, teraz rozpoczyna się budowa ogrodzenia, ale powstały też wiaty w Małych Chełmach, Asmusie, też doposażenie placów zabaw, też przy dofinansowaniu unijnym. Także w tym zakresie turystyki to też całkiem sporo się działo, a więc widać, że to tak jest w sposób zrównoważony, bo mamy przepiękne obszary, ale trochę tej infrastruktury turystycznej też powstaje i mamy się czym pochwalić. Ochrona środowiska to też jest taki duży dział. Przeznaczyliśmy prawie 23 miliony złotych, w tym 8 milionów fundusze zewnętrzne, bezpośrednio na inwestycje około 10 milionów złotych. I tutaj, proszę Państwa, budowa kanalizacji sanitarnej w Żabnie, jeszcze trochę pozostało do dokończenia, ale to też jest w planach. Powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, duża inwestycja też przy finansowaniu zewnętrznym. Mamy zdjęcie o zbiornika retencyjnego, a więc ten projekt odnowienia miasta Brusy przy wykorzystaniu funduszy unijnych, zewnętrznych. Jeden zbiornik przy osiedlu Słowackiego, dwa przy oczyszczalni ścieków. Tutaj, proszę Państwa, mówiąc o tych zbiornikach, o tej kanalizacji deszczowej, to jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, nawet kiedy przez cały czas takim naszym poważnym problemem i priorytetem przez cały czas jest to przebudowa ulicy Gdańskiej w mieście Brusy, drogi 235. Wiemy, że projekt był wykonany, ale samorząd województwa z niego zrezygnował ze względu na brak funduszy zewnętrznych. Została droga 235 odnawiana, ale są niektóre miejsca, które wymagają gruntownej przebudowy. To też jest ważna informacja, bo w tegorocznym budżecie samorządu województwa są środki finansowe zaplanowane na rozpoczęcie tych projektów przebudowy ulicy Gdańskiej, czy też tego kierunku drogi 236 w kierunku Czyczków, tego wylotu. Proszę Państwa, bo co jest ważne, przy kanalizacji deszczowej to będzie przy przebudowie też ulic w Brusach, to co trwa, ten duży projekt, podprowadzenie kolektora deszczowego w obrębie kościoła właśnie do ulicy Gdańskiej, aby odprowadzić wody z ulicy Gdańskiej, bo to nie jest tylko tak wybudować ulicę, ale co zrobić z wodami deszczowymi. Kanalizacja sanitarna w Główczewicach została wybudowana, też długo oczekiwana. Proszę Państwa, krótko takie dane. Sieć wodociągowa prawie 9 kilometrów, tak dzieląc to na różne odcinki. Kanalizacja sanitarna prawie 15 kilometrów, ale też utylizowaliśmy azbest. Program, który długo realizujemy dla naszych mieszkańców. W tej kadencji 935 ton utylizowano azbestu. Powstały instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych. 145 sztuk takich instalacji u naszych mieszkańców. Na budynkach użyteczności publicznej 15 sztuk. Tutaj widzimy na żłobku, budynku socjalno-sportowym, ale wiemy, że mamy też inne nasze obiekty, chociażby Urząd Miejski. Nie będę tego wszystkiego, proszę Państwa, wymieniał. Zdrowie, bezpieczeństwo, usługi społeczne. Dzisiaj o tym zdrowiu też mówiliśmy.
tutaj usługi społeczne, duża kwota 177, ale to specjalnie pokazuje skalę, jak poważny budżet jest w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej. Właśnie patrzę tutaj, pani dyrektor tak patrzy mocno na ten slajd i to można zauważyć, ile pieniędzy jest przeznaczane na te sprawy społeczne. Widzimy, że tam w tym 23 roku to spadało, dlatego że 500+ tak zostało od nas przeniesione do ZUS-u, dlatego ta wartość jest niższa. Ale były inwestycje około 9 milionów złotych, w tym 7 milionów z funduszy zewnętrznych było pozyskane. Proszę Państwa, też udzielona pomoc i dla Państwowej Straży Pożarnej, bo chcę powiedzieć, jeżeli otrzymywaliśmy pewien sprzęt od PSP dla nas, ale też ich wspieraliśmy w ich inwestycjach ponad 70 tysięcy złotych. Policję również dofinansowaliśmy kwotą około 100 tysięcy złotych w tej kadencji na zakup pojazdów w naszym regionie, powiecie. Wsparcie dla szpitala chojnickiego 90 tysięcy złotych. Tutaj widzimy, co na przykład było zakupione. Był respirator dla szpitala, laser okulistyczny. To są te samochody policyjne, które też były kupowane. Coś trafiło do nas, ale też to jest dofinansowanie na poziomie powiatu. Straż pożarna. W Czarniżu dofinansowaliśmy zakup samochodu, chociaż tam strażacy byli tak zorganizowani, że to była ich inicjatywa i sobie świetnie z tym poradzili. Podaję to jako taki przykład też bardzo często. Ale trafiły samochody do Leśna, samochód terenowy, do Zalesia, to z Leśna trafił samochód, samochód średni pożarniczy do Kosobud, Renault, bardzo dobry pojazd. Tutaj na zdjęciu też samochód w PSP, który był między innymi przez nas dofinansowany. Największą inwestycją w zakresie tej działalności społecznej to jest utworzenie Centrum Usług Społecznych, zrewitalizowanie starej szkoły z jednej strony, zrewitalizowanie pięknego budynku, stał się teraz jeszcze piękniejszy, ale ta działalność, która tam jest, utworzenie między innymi środowiskowego domu samopomocy. To duża inwestycja. Tak, dzisiaj też mówiłem wcześniej o tym, że też oddaliśmy do użytku ten budynek gospodarczy na cele dla mieszkańców, dla wolontariuszy, osób starszych, młodzieży. Powstała Bruska Rada Seniorów też. O, tutaj mamy zdjęcie tej szopy kreatywności, tak to się nazywa po nowemu, a to tak. Niektórzy pytają dlaczego, bo to była burza mózgów i wiele tutaj osób zdecydowało, bo kiedyś na ten budynek potocznie mówiono szopa, szopa przy starej szkole i teraz ta nazwa szopa pozostaje, ale tam ma być taka kreatywna działalność, a więc połączono te dwie nazwy, jest szopa kreatywności, ta nazwa się przyjęła. Proszę Państwa, w sprawach społecznych dostępny urząd, winda powstała również dla niepełnosprawnych osób starszych też, które chcą z tego korzystać. Projekt Cyfrowa Gmina, ważny projekt, to też o wartości ponad 400 tysięcy złotych, 100% dofinansowania, serwery, sprzęt komputerowy, to my tutaj pracujemy. Dzisiaj tu mieliśmy jakieś małe awarie na początku sesji, ale to związane ze zmianą czy aktualizacją oprogramowania, ale można powiedzieć, że nasz urząd jest bardzo nowoczesny i proszę Państwa, też staramy się o dodatkowe środki finansowe dla naszych innych jednostek Gminnego Zarządu Oświaty, Zakładu Gospodarki Komunalnej, też aby doposażyć w taki sprzęt, ale też myślę tutaj o serwerach przede wszystkim. Proszę Państwa, oświata to duża pozycja, ponad 140 milionów złotych, 6 milionów z funduszy zewnętrznych pozyskaliśmy. Inwestycje widzimy
no, prawie 7 milionów złotych też w oświacie. Budowa żłobka, żłobek w 2019 roku oddany do użytku, ale też i plac zabaw. Różne projekty były organizowane, zajęcia z doposażeniem dla uczniów, dzieci, młodzieży przy finansowaniu zewnętrznym. Zakupiliśmy samochody, dwa samochody dla oświaty, tak, w roku 2020, tak, i w roku 2022. Tutaj widzimy też w ramach tych projektów i drukarka 3D zakupiona w ramach projektu Laboratoria dla Przyszłości. Też doposażane place zabaw. Też w projekcie gmina wspiera przedszkolaków. Projekt, na który też pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne i teraz dalej taki projekt chcemy kontynuować, bo mamy przyznane nowe dofinansowanie, co będziemy też realizować do roku 2026 jako gmina. Fundusz sołecki około 3 200 000 w okresie kadencji, ale kiedy fundusz sołecki wprowadzaliśmy w roku 2010, pamiętam, spójrzcie Państwo, jaka pokaźna kwota, razem 7 milionów złotych było wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego i na inwestycje mniejsze, większe, na zagospodarowanie miejscowości, na życie miejscowości, czyli te projekty różne kulturalne z udziałem mieszkańców, doposażenie tych stref aktywności, placów zabaw, oświetlenie często się pojawia, a więc trochę tych spraw jest. Proszę Państwa, byliśmy wyróżniani i nagradzani. Nie będę przedstawiał też wszystkiego, ale chcę powiedzieć, to nie jest, my dzisiaj jako samorząd, samorządowcy, nas oceniają mieszkańcy. To jest najważniejsza ocena, to prawda, bo pracujemy bezpośrednio dla naszego miasta, naszej gminy, dla naszych mieszkańców i to jest ta największa odpowiedzialność, ale miło jest to, kiedy też ocenią nas inni, gdzie ocenie poddawane są wszystkie samorządy i to są obiektywne, bo w oparciu o te same kryteria i wielokrotnie w rankingu samorządu Rzeczypospolitej, tutaj w roku 2019 byliśmy na 74. miejscu. Też mówię o tych funduszach europejskich, 76. miejsce na 607 beneficjentów ocenianych, a więc bardzo wysoko za okres 2014-2019, ale ta ocena była w 2019 roku. Proszę Państwa, 6. też miejsce województwo pomorskie, gminy miejskie, miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5000 mieszkańców. To serwis samorządowy, gmina Dobra do Życia. Byliśmy już ocenieni wcześniej, chociaż ta ocena ostatnia, którą za chwilę też pokażę, jest taka jeszcze lepsza. Byliśmy też przez pana marszałka województwa pomorskiego, samorząd województwa, jako taka najlepsza przestrzeń w województwie, też pokazani przestrzeń publiczna, też zostaliśmy wyróżnieni właśnie za ten park w Wielkich Chełmach. Wspólnota nas też oceniała, też w zakresie pozyskania funduszy unijnych w latach 2014-2021, 4. miejsce w województwie pomorskim, 86. lokata spośród aż 620 beneficjentów branych pod uwagę w rankingu w kategorii miasteczka. Narodowy Fundusz nas oceniał, otrzymaliśmy nawet nagrodę, ponad 25 tysięcy, Państwo pamiętacie, gdzie byliśmy w gronie 625 najaktywniejszych samorządów w programie Czyste Powietrze. Mówiłem o gminie Dobrej do Życia, to co, proszę Państwa, taka ocena z ubiegłego roku. Drugie miejsce w województwie pomorskim w kategorii gmin miejsko-wiejskich z miastem powyżej 5000 mieszkańców. Proszę Państwa,
Oceniano 36 wskaźników różnych, takie te kryteria, 63 wskaźniki, kryteria różne, pokazujące jakość życia. I tu oceniano wszystkie gminy w Polsce. W tej naszej kategorii, której my jesteśmy jako gmina, jesteśmy na 7. miejscu w Polsce ocenieni. Ja wiem, nieraz niektórzy mogą się śmiać z czegoś takiego, bo ciągle widzą tylko, że czegoś brakuje, czegoś nie ma i ci bardzo niezadowoleni tak mówią, ale trzeba się tym pochwalić, nie tylko samorządowcy, burmistrz, ale mieszkańcy, bo to jest ocena naszego miasta, naszej gminy, ale proszę Państwa, jak spojrzymy, to przecież jaki mamy stopień z wodociągowania, skanalizowania, dostępność do tych wszystkich usług oświatowych, kultury, dostępność i do żłobka, i do przedszkola. Przecież praktycznie do przedszkola to u nas dzieci się dostają wszystkie, które chcą. Jeżeli nie dostaną się w dane miejsce, to wskazujemy inny punkt. A więc generalnie, jeżeli chodzi o taką dostępność do wielu usług, ona jest. Ja się cieszę, że powstało i Centrum Kultury, że mamy to małe kino, które jest z bardzo dużą oglądalnością. Pewnie nie wszystko jest możliwe w Brusach, bo jesteśmy mniejszym miastem, małym ośrodkiem, nie wszystko jesteśmy w stanie utrzymać, ale pewnie chcielibyśmy, żeby powstał i w mieście Brusy plac zabaw, duży, z prawdziwego zdarzenia, ale generalnie jak ocenimy wiele takich różnych punktów, to na pewno można powiedzieć, że ta jakość tutaj życia jest na poziomie bardzo wysokim. Proszę Państwa, Czyste Powietrze, program, który jest też realizowany. Zdecydowaliśmy się jako gmina na to, aby wspierać naszych mieszkańców. Tutaj pracownicy Wydziału Inwestycyjnego i Funduszy Zewnętrznych przy tym pracują na czele z panem Karolem Szramkę. Też w trzecie miejsce w województwie pomorskim w tym rankingu za pozyskanie dofinansowania powyżej 10 milionów złotych. To też jest ważne, bo proszę Państwa, realizujemy inwestycje nasze bezpośrednio, ale stwarzanie też odpowiednich warunków dla innych. Nieraz mówimy chociażby o rolnictwie, ale wsparcie dla rolnictwa, to, że doradztwo rolnicze, ci doradcy mają tutaj u nas miejsce, wspieranie melioracji, też i korzystny system podatkowy, utrzymanie dużej sieci dróg, co się zmieniło, że można wiele miejsc po prostu bezpiecznie, dobrze dojechać. Ta zabudowa rolnicza jest bardzo rozproszona. Ale proszę Państwa, tutaj wymieniłem krótko część zadań, które były zrealizowane, bo sprawozdanie różnie można by przedstawiać i każdy, kto chce pozyskać jakieś informacje, może do nich dotrzeć i obiektywnie dokonać pewnej oceny. Ale to, co powiedziałem, proszę Państwa, to są zadania zrealizowane, ale to, co jest najważniejsze, że w tej kadencji przygotowaliśmy wiele nowych zadań, które będą realizowane, bo przecież budowa dróg w mieście, przygotowywany projekt bardzo długo, realizacja się rozpoczęła. Projekt o wartości około 37 milionów złotych realizowany będzie w tym roku i przyszłym roku. To są zadania, które będą kontynuowane w tej kadencji. Jak mówimy o obszarach wiejskich, mamy dokumentację, pozwolenie na budowę, na stworzenie nowego ujęcia w Orliku. To jest ważna inwestycja, do której musimy się przygotować. I wiem jedno, że sporo jest tej infrastruktury podziemnej, jak wymieniamy te kolektory deszczowe, kanalizację sanitarną, mówimy o ujęciu wody,
o zbiornikach retencyjnych, to to wszystko jest mało atrakcyjne, bo atrakcyjne to są kostki brukowe czy granitowe, asfalty i tak dalej. I to jest widoczne, ale proszę Państwa, trzeba zrobić to, co jest pod ziemią. I myślę, że najbardziej to potrafią docenić ci, którzy latami czekali na to przyłącze wodociągowe, czy latami czekali na przyłącze kanalizacyjne. A niektórzy, co mieli to bardzo długo, w ogóle o czymś takim nie myśleli, bo mówili, że to jest, przecież to jest normalne, jak tego może brakować. A ci, którzy tego nie mieli, to doceniają, jak przez lata o to zabiegali. I mamy bardzo wysoki stopień i z wodociągowania, z kanalizowania. Ale proszę Państwa, mówiłem o tych świetlicach różnych, to też są projekty związane z termomodernizacją na przykład, bo sporo tych budynków też termomodernizowaliśmy, czy tutaj chociażby szkoły, świetlice, ale też jesteśmy przygotowani, bo trwają prace projektowe związane z termomodernizacją jeszcze innych obiektów. Ja nie chciałbym, proszę Państwa, też przedłużać, ale takim też ważnym projektem, w tym sprawozdaniu pierwszym o tym mówiłem, o stołówce w szkole. Bardzo nam się to marzyło długo. I tak, tutaj Pan Przewodniczący zauważył, że dzięki programom rządowym, tak, nieraz często krytykowany ten Polski Ład, jaki to on niedobry, niektórzy mówili, ale proszę Państwa, dzięki temu programowi pozyskaliśmy środki finansowe na wiele zadań, między innymi właśnie na tą stołówkę, czy na te remizy, świetlice i to jest takie cenne. Ale też pozyskaliśmy dofinansowania na budowę sal sportowych, bo marzeniem była ta hala w Brusach, ale proszę Państwa, w tym roku będziemy budować salę gimnastyczną w Czyczkowach i mamy pozyskane pieniądze na hełmy i zalesie. I to, proszę Państwa, jest taka ciągłość. Ja wiem, jak kiedyś rozpoczynaliśmy kadencję w roku 2006, jak trzeba było wszystkie projekty przygotowywać od nowa, od zera. A na tą kadencję kolejną tu jest przygotowane sporo dokumentacji, czy też jesteśmy na etapie aplikowania o środki finansowe, czy też wiele środków jest pozyskanych. Takich pewnych to już jest około 25 milionów złotych. I to jest tak podsumowanie tej kadencji. Ta kadencja przygotowała też bardzo mocno kolejną. Oczywiście to jest to, co my bezpośrednio realizujemy, ale na samym końcu pragnę podziękować tu dużo osób, bo co jest najważniejsze, stworzenie dobrego zespołu. Dziękuję Państwu, Radzie Miejskiej całej, na czele z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Łąckim, wszystkim przewodniczącym komisji, wszystkim radnym, którzy wnosili dużo dla rozwoju naszego miasta i gminy. Dziękuję szczególnie tym, na których wsparcie tak bardzo mogłem liczyć, ale każdy z nas coś wnosił. Dziękuję za tą krytykę konstruktywną, coś wnoszącą, bo to też jest potrzebne. To motywuje, mobilizuje do działania, do większej dokładności i obyśmy się umieli różnić w dobrej, zdrowej atmosferze. Dziękuję sołtysom z radami sołeckimi, bo to nasze jednostki pomocnicze. Mówimy o Funduszu Sołeckim. Sporo tych zadań też realizowanych. No i proszę Państwa, cały zespół pracowników Urzędu Miejskiego, naszych jednostek poszczególnych, tak, to jest wielki sztab ludzi. I bardzo Wam wszystkim dziękuję za tą pracę profesjonalną, na wysokim poziomie, z zaangażowaniem, z sercem, z nieliczeniem czasu bardzo często. I jestem szczęśliwy, że taki zespół stworzyliśmy, bo to jest ważne i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że tego nam niejedna gmina też zazdrości. Żeby też pozyskać ludzi, którzy są i wykwalifikowani,
przygotowani, żeby chcieli pracować w urzędzie czy naszych jednostkach, a niektórych nawet zatrzymać, bo mają różne oferty, propozycje pracy, a często mówią, nie, nam dobrze tu się pracuje, nie chcielibyśmy gdzieś też pójść i za to dziękuję, bo też się cieszą, że mogą pracować na tym swoim podwórku. I proszę Państwa, organizacje pozarządowe, których jest dużo, się wyróżniamy, to życie społeczne. Ja nie chciałbym kogoś pominąć, ale to, z czego bardzo się cieszę i z czego możemy być też zadowoleni, że te relacje generalnie są pozytywne, że pracujemy w gminie Brusy w takiej zdrowej atmosferze, że potrafimy się wspierać, nieraz pracować ponad podziałami, ale nie ma jakiegoś poważnego konfliktu społecznego z jakąś określoną grupą społeczną. To jest takie cenne, to co wypracowaliśmy. Tak to jako podsumowanie kadencji. Oczywiście w każdej grupie zawodowej społecznej będzie inny głos, będzie inne spostrzeżenie, to jest zupełnie naturalne i też niezadowolenie, bo nieraz ktoś widzi coś inaczej, czegoś nie zrealizuje, bo tego się nie da, jest niemożliwe. Tak też bywa. Ale dziękuję za zrozumienie. Jeżeli czegoś my też jako samorząd nie zrealizowaliśmy, nie były spełnione wszystkie oczekiwania mieszkańców, to można powiedzieć, przepraszam, tak, no nie wszystko się udało, coś można było lepiej, coś można było poprawić, na coś zabrakło czasu. Ale na pewno kończymy z jakimś sukcesem, z małym niedosytem. Też trzeba skończyć tą kadencję, żeby to dawało siłę, pomysły na czas kolejny, na kolejne lata i żeby no, nadgonić to, czego nie dało się zrealizować. A proszę Państwa, a jeszcze na końcu mówiłem o tej oświacie i o pewnych problemach. Tak, problem to jest przez cały czas takiego jeszcze wyższego finansowania samorządów. To jest to, z czym się zmierzamy i o co zawsze zabiegamy. Większe finansowanie oświaty, większy udział w PIT-cie, aby tych środków wpływało więcej na tą naszą bieżącą działalność inwestycyjną. Bo jaki jest problem? Powstają nowe obiekty w naszej gminie, a koszty bieżące wzrastają. I proszę Państwa, jeżeli to wsparcie samorządów nie będzie wyższe, to możemy obiecywać inwestycje, tak? Ale jeżeli będzie brakowało pieniędzy, to wtedy na obietnicach będzie się kończyło, bo fundusze zewnętrzne pozyskujemy. Uważam, w tym jesteśmy dobrzy, bardzo dobrzy i dużo pozyskujemy, ale trzeba mieć jeszcze na swój udział finansowy i trzeba mieć na to bieżące funkcjonowanie. Proszę Państwa, pewnie kogoś pominąłem. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz miasta i gminy Brusy. Dziękuję naszym mieszkańcom, którzy w różny sposób angażowali się w rozwój, życie miasta i gminy Brusy. Dziękuję wszystkim, którym taki cel przyświecał. Wszystkiego dobrego.